Nasi reporterzy dyżurują na lotnisku w Soczi, aby witać przybywających na igrzyska polskich sportowców. Justyna Kowalczyk lądowała o 5, ale Aleksander Dzięciołowski czekał na kogoś innego. Mimo że zmęczone podróżą i niewyspane, na treningu stawiły się tak szybko, jak było to możliwe. Wreszcie na lodzie z prawdziwego zdarzenia. Bo się nie dało wykonać treningu na warszawskich stegnach. Już nie mówię o mrozie czy wietrze, ale po prostu obieg był nieprzygotowany. 5 dni, limit czasu zmarnowanego wykorzystany. Zmarnować formę przed igrzyskami byłoby grzechem. Konrad Niedźwiecki jeździ szybko jak nigdy. Wincel poprawił rekord toru na 3 km. Zabrał go rekordziści świata Svenowi Kramerowi. Rekord toru Wincel, to ja mówię, to jakby rekord świata pobić. Pierwszy przedolimpijski test formy na olimpijskim lodzie w środę podczas międzynarodowego testu. 4 lata temu medal polskich panczynistek był sensacją. Teraz cała ekipa chce udowodnić, że wtedy w przypadku nie było ani trochę. Z Soczi, Aleksander Dzięciołowski.